Prezentujemy Państwu nowość w naszym sklepie. Jest to ciągnik jednoosiowy marki Motor Siege, wyposażony w 13-konny silnik benzynowy z elektrycznym rozrusznikiem. Podejdziemy sobie teraz i przejrzymy się mu bliżej. Sercem maszyny jest 13-konny silnik Weima o oznaczeniu WM188FE. Pojemność silnika to 389 cm3. Jest on bardzo elastyczny i już od niskich obrotów ma fajną moc. Dalej przekładnia masywna, jak to w każdym Motor Siege. Jest to ciągnik, który waży prawie 300 kg, więc ciężko go porównać do jakiegokolwiek innego ciągnika jednoosiowego. Jest to sprzęt zarówno do ciężkich prac w firmie ogrodniczej czy szkółkarskiej, również sprawdzi się przy domowej działce. Z tyłu mamy zaczep pod narzędzia takie jak pług czy inne narzędzia typu wyorywacz lub dwa obsypniki. Możemy założyć tutaj bronę lub pług do śniegu. Z tyłu znajduje się również wyjście WOM, które jest naprawdę masywne, no i ciężko tutaj o jakiekolwiek usterki. Tutaj mamy załączanie WOM. Z tej strony idzie również linka sprzęgła, cały napinacz. Tu są cięgna od zmiany biegów i blokady mostu. Jak już o blokadzie mostu wspomniałem, cięgno znajduje się tutaj. Wtedy ciągnik ciągnie na dwa koła, jeżeli zablokujemy most. Natomiast jeżeli nie jest zablokowany, on się ładnie obkręca. Mamy tak zwany diff. Daje to taki fajny efekt, ponieważ tutaj są dodatkowe przekładnie w każdym kole. One służą właśnie do wygodnego skręcania maszyną. Po bokach mamy dodatkowe obciążenie, co się przekłada na uciąg maksymalny. Omówimy sobie jeszcze biegi, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Jest to tutaj tak intuicyjnie rozwiązane. Zobaczcie, teraz mamy neutral, czyli to jest luz tak zwany. Wrzucając tu, mamy jedynkę. A pchając do przodu mamy dwójkę. Tą dźwignią ustawiamy, czy bieg ma być wolny, czyli tak zwany roboczy, czy szybki, tak zwany szosowy. Jedynka, dwójka i wsteczny. Dzień dobry, no i pracuję tam. Teraz zaprezentuję Państwu, jak uruchamić ciągnik. Zawsze włączamy dźwignię BHP, ale najpierw sprawdźmy, czy ciągnik jest na luzie. No, jeżeli kółka się obracają, znaczy, że jest na luzie. Włączamy teraz dźwignię BHP. Włączamy ssanie, jeżeli silnik jest zimny. Zapłon. Powoli puszczamy sprzęgło. Ciągnik zaczyna ruszać. Jak widzicie, na jedynce jest to bardzo wolno. I to jest optymalna prędkość do jakiejś pracy. Biega w roboczych mamy jeszcze do dyspozycji tę dwójkę. To będzie troszkę szybciej. No to jest optymalna prędkość do orki. Możemy troszkę przyspieszyć, zwiększając obroty silnika.
naprawdę nie czuć tego ciężaru, można sobie spokojnie zrobić. No i naprawdę przede wszystkim nie męczy. Zakręcanie bardzo łatwe, wokół własnej osi mogę się obrócić. Zaprezentujemy Wam jeszcze biegi szybkie, czyli tak zwane, no to przyczepy. Pamiętajcie, aby nie używać biegów szybkich, kiedy prowadzicie ciągi. Szybka jedynka. Mamy też, że można podłączyć do niego oryginalne akcesoria. Jest to na przykład taka kosiarka rotacyjna lub glebogryzarka aktywna. Zobaczcie, jak to wszystko masywnie wygląda. Przekładnie kątowe są tutaj naprawdę bardzo dobrze wykonane. Jeżeli chcecie Państwo zakupić taki sprzęt albo macie do nas jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, zapraszamy do odwiedzin naszej strony www.sklepagroray.pl lub bezpośrednio na nasz numer kontaktowy 883-763-245. Możecie pisać również do nas poprzez e-mail lub zadajcie swoje pytania w komentarzach. Chętnie na nie odpowiemy.